Witajcie, podróżnicy w czasie. Z tej strony szalona szynszyla, mierząca się z demonami własnej przeszłości i... no więc po kolei. Ludkowie moi, znacie mnie głównie z tajemnic Simów. Nic dziwnego, bo to moja najlepiej oglądana seria. Czy zasłużenie? Nie wiem. Pierwszy odcinek, jaki powstał, traktował o Belli Ćwir, Simce legendzie. Jest to też jeden z najczęściej oglądanych moich filmów. Czy zasłużenie? Oczywiście, że nie, robiłam lepsze. Ale temat był ciekawy, więc chwycił. Dobra, ale po co ten wstęp, pytacie? Większość ludzi zaczęła mnie kojarzyć głównie z różnymi teoriami z serii The Sims. Więc kiedy Cosmo nagrał film o pewnej ciekawej teorii, która pojawiła się na Tumblu i dotyczyła Belli, to zasypaliście mnie wiadomościami o tej, nie przeczę, bardzo ciekawej teorii. Ja najpierw trochę sceptycznie do tego podeszłam, bo wiecie, no, o Belli już nagrałam. Cosmo zrobił bardzo fajny film, włożył w to kupę roboty, przetłumaczył długaśny post na polski i jemu się należy to całe ciastko. No ale wy dalej pisaliście, więc zrobiłam ankietę i wiele osób oddało swój głos, za co dziękuję. Wielu też rozwinęło swoje zdanie w komentarzu, za co mega dziękuję. No i powiedzmy, że wspólnie doszliśmy do wniosku, że zrobię film, ale inny niż Cosmo. Wchodząc trochę w polemikę z tą teorią, mierząc się z tym przerażającym filmem pod tytułem Tajemnice Simów 1 – Zaginięcie Belli Ćwir, może to takie fajne koło na 50 tysięcy widzów. Ale teraz, żeby oddać Cosmo sprawiedliwość jako odkrywcy, wszyscy pauzujecie ten film, wchodzicie na jego kanał i obejrzycie jego film, z reklamami koniecznie, i napiszcie mu coś miłego. No dobrze. Tłumaczenie się już mam za sobą, więc lecimy z tematem. Autorem teorii jest Alex Plays The Sims. Oczywiście link do oryginału i tłumaczenia dokonanego przez Cosmo, jeżeli nie władacie językiem Szekspira, znajdziecie w opisie. Teoria jest pisana bardzo barwnie, więc polecam się zapoznać z całością. Po pierwsze, co trzeba wiedzieć, i to już na wstępie, Alex przytacza screena z wypowiedzią Sim Guru Sara, który już zresztą przytaczałam w odcinku poświęconym rodzince Landgrabów. Można uznać wypowiedź Sim Guru za tę prawdę, co gdzieś tam jest. No bo te teorie mają sens, jeśli mają odzwierciedlenie w grze albo w tym, co piszą jej twórcy. Przynajmniej ja mam takie odczucia. Tak więc oficjalnie Bella nie żyje, zaś jej ciało spoczywa w Lunar Lakes, czyli otoczeniu, które znajduje się w kosmosie, na Księżycu. Bella nie jest tam do siebie podobna, być może dlatego, że po pierwsze, przebywanie w przestrzeni kosmicznej ją uszkodziło, a po drugie, wszystkie duchy w Lunar Lakes mają taki kolor włosów, skóry i oczu. Więc powiedzmy, że to jest prawdziwa Bella, to możemy uznać za pewnik. Bella nie żyje, na pewno porwali ją kosmici, na pewno nie jest w Dziwnowie i na pewno nie wróciła do rodziny. A to, że w Trójce istnieje inna Bella i jest dzieckiem, to też nie przeczy tej teorii, bo niektóre otoczenia znajdują się tak jakby w innej czasoprzestrzeni. Chociażby Roaring Hives i Barnacle Bay, gdzie można znaleźć siostry Caliente. Chociaż z nimi to jest kolejna ambaras i kurde, nic nie wiadomo tak naprawdę. W późniejszej części posta Alex omawia życie Belli. Oczywiście ciekawi robi się przy dwójce, więc na tym się skupmy. Alex zakłada, że Michał Kawaler podjął karierę naukowca i jego głównym osiągnięciem było klonowanie. Nie wiem skąd ten wniosek, bo nie znalazłam potwierdzenia na to ani w grze, ani w necie. Ale to, jak dla mnie, teorii w żaden sposób nie przekreśla. No bo w teorii ważne jest, aby się trzymała za przeproszeniem kupy i nie gryzła z faktami przedstawionymi w grze oraz powiedzianymi przez twórców. Poza tym, hej, tu chodzi o to, aby się dobrze bawić, co nie? Tak więc Michał sklonował siebie, Sławka biedaka. W sumie to mógł jeszcze kilka osób. No cóż, jest to zgrabne wytłumaczenie, dlaczego w dwójce jest aż tak dużo klonów Simów. I przemawia do mnie teoria szalonego naukowca. Mniej teoria, że to Michał. Może odniosłam mylne wrażenie, ale dla mnie Michał był bardziej typem atlety niż intelektualisty. No ale wróćmy do teorii Alex. Według tejże teorii Michał miał sklonować też Balbinę jako pierwszą kobietę, i ona miała być w ciąży ze swoim klonem. No i klony Michała miały zawsze być chłopcami i zawsze umierać w tym samym czasie. Żoną Michała była Dina Caliente,
i Alex zauważa jedną ciekawą rzecz. Pomimo, że Dina uważa się za myśliwego na Sugar Daddy'ch, to jej związek z Michałem był jej pierwszym prawdziwym związkiem, w dodatku zwieńczonym ślubem. Więc może chodziło jej nie o majątek lub nie tylko o majątek, ale o męża naukowca? Bo jej następny cel, czyli Mortimer, był faktycznie naukowcem, co jest powiedzmy udokumentowane w grze. Wynalazł serum odmładzające, które mógł testować na Belli, dlatego dzieli ich aż taka różnica wieku. Później Alex przychodzi do życia prywatnego Belli. Bardzo ciekawym jest założenie, że Bella nie była już żoną Mortiego w czasie, kiedy doszło do porwania. Jest to ciekawe założenie, ponieważ ani Bella, ani Mortimer nie mieli wspomnienia o rozwodzie. Chyba, że chodziło o separację, będąc razem w domu. Bo Simowie nie mieli też wspomnień o wyprowadzce. Jest też poruszona kwestia tego, że Morty nie szukał Belli, tak jak gra próbuje sugerować to opisami. Na to może być po prostu takie wytłumaczenie, że technologia nie pozwalała tak zaprogramować Mortiego w czasach dwójeczki. Albo Morty bardzo się ukrył ze swoimi uczuciami. To oczywiście nie zmienia faktu, że gdyby tylko mógł, to zaraz po ślubie Kassandry hajtnąłby się z Diną Caliente. No i wedle teorii Bella miała mieć romans. Dlatego, że Simowie z aspiracją romantyczną w dwójce, że tak powiem, zwykle bardzo lekko się prowadzą. Alex sugeruje, że kochankiem mógł być Daniel Przyjemniaczek lub Sławek Biedak. Stawia jednak na Sławka, biorąc pod uwagę fakt, że Bella miała przyjaźnić się z Marysią i raczej nie odbiłaby jej męża. Morty miał się dowiedzieć o romansie i dupa. Koniec, finito. No i tym Alex tłumaczy fakt, że jeśli przywołamy Bellę przy pomocy Tombstone of Life and Death, to nie będzie miała żadnych relacji z Mortimerem w drzewie genealogicznym, nie będą oznaczeni jako małżeństwo i nie będą się raczej dogadywać. Poza tym Bella ma nałożony Death Token, który delikatnie mówiąc uśmierca ją prawie instant, jeśli ją przywołamy. Alex zakłada więc, że w chwili, gdy zaczynamy grę, Bella już nie żyje i jest pochowana na cmentarzu w Księżycowych Jeziorach. Więc w tej teorii Don i siostry Caliente są niewinni. Także to trio może się cieszyć wolnością przed naszym Simsądem i najbardziej pokrzywdzona jest Dina, którą wielu graczy uważa za latawicę, a sama jest zakochana w Donie, który ją zdradza. Ale wróćmy do Belli. Wedle teorii ginie ze starości po około tygodniu od porwania, zaś Bella z Dziwnowa to oczywiście klon. Zresztą o tym gadałam trochę w tych pierwszych tajemnicach. Kosmici mieli ją porwać, bo była piękna, popularna i bardzo wiele umiała. Nie miała być cesarzową kosmitów, ale cesarzowa kosmitów miała nazywać się na cześć Belli. Chodzi o te dialogi z trójki. I tu mamy kolejny błyskotliwy kamyczek do naszego jeziorka. Alex pisze, że kosmici nie porywają simów dzieci, staruszków i ciężarnych. A skoro Bella nie była ani dzieckiem, ani starcem, a jednak coś poszło nie tak, to pozostaje tylko ta trzecia opcja. Alex zakłada, że owo dziecko, poczęte najprawdopodobniej w dniu porwania, jest dzieckiem Mortimera. Że próbowali oni rozbujać na nowo związek i podaje nawet, kto może być tym dzieckiem. Matilda Gott, mieszkająca w Księżycowych Jeziorach. Zakłada tak, ponieważ Matilda wygląda praktycznie identycznie jak Bella. Idąc dalej, Kassandra jako naukowiec wynajduje podróże w czasie. I to ona wysyła Dona w podróż, gdy razem z Diną, Niną i Kasią orientują się, że koleś gra na cztery fronty. A jakby mógł, to pewnie i na więcej by próbował. Aleksander zaś zakłada, że to ojciec ukatrupił mu matkę, bo nie pamięta epizodu z kosmitami, nie ma takiego wspomnienia. Korzysta więc z maszyny czasu Kassandry, cofa się w czasie i pisze morderstwo w Miłowie, co ma kurcze ręce i nogi. Właściwie to nie przenosi się, bo ma ambicje literackie. Chce zapobiec śmierci matki, jednak myli się w obliczeniach czy coś w tym stylu i ląduje o wiele za wcześnie. Ma też utknąć w tych czasach i nigdy nie wrócić. Książka staje się bestsellerem i stąd bierze się odrębna linia czasu Simsów 4. Jednak nie do końca tłumaczy to tego, że siostry Caliente mają inną matkę i takie tam inne pierdoły. Ale nie przeczę, kupy się to trzyma. W tej idyllicznej, alternatywnej rzeczywistości Aleksander przenosi się do innego świata i znów jako dziecko może przeżyć szczęśliwie swoje życie i co najważniejsze ze swoją mamą przy boku. Ta teoria tłumaczy też, kim była Lolita Ćwir.
miała być żoną Aleksandra, która niestety nie załapała się na lepszą przyszłość i umarła sobie w dworku ćwirów w Sunset Valley. Miała zginąć rażona prądem, gdy naprawiała maszynę czasu Aleksandra. Także uff, przebrnęliśmy przez tę teorię. Pytaliście mnie, co o niej sądzę. I muszę powiedzieć, że o ile początek tak średnio mi się podoba, no wiecie, za dużo rzeczy, które nie miały potwierdzenia ani w grze, ani w słowach twórców. Szczególnie ta część z Michałem Kawalerem. To końcówka naprawdę mnie ujęła. Motyw Aleksandra zmieniającego przyszłość, by uratować mamę. Motyw kosmicznej drugiej córki Mortimera i Belli. Rozwiązana zagadka Lolity. Oczywiście można znaleźć pewne nieścisłości. Ale w sumie po co? Robienie teorii o grach to taka zabawa logiczna. Są pewne dane, a zabawa polega na tym, żeby zrobić z nich logiczną historię. Spojrzeć na grę z innej perspektywy. I teraz pozwólcie, że odświeżę sobie jeszcze pierwszy odcinek Tajemnic Simów i coś czuję, że to będzie bolało. No dobra, nie było aż tak źle. Teraz wypada mi zadać sobie pytanie. Którą teorię uważam za najbardziej prawdopodobną? Odpowiedź brzmi... żadną. Powiedziałabym, że teoria stworzona przez Alex Plays The Sims nie jest, mimo zapewnień, w 100% legit. Na pewno jest bardziej błyskotliwa niż te moje, ale zapewnie równie prawdziwa. To znaczy, tego co zdarzyło się z Bellą od chwili jej porwania do śmierci w Lunar Lakes nie możemy być pewni. Dlatego, że najprawdopodobniej sami twórcy tego nie wiedzą. Może na to wskazywać wywiad z Bellą z Dziwnowa i późniejszy tweet Simguru Sara, które wzajemnie się wykluczają. Chyba, że wymyślimy kolejne fiubździu o tym, jak Bella wylądowała w Dziwnowie i potem autostopem przez galaktykę dostała się na Księżyc. Tak czy siak, zagadka Belli jest jedną z takich historii, które chyba nie powinny być na 100% wyjaśnione, bo wtedy straciłyby tę aurę tajemniczości i przez to urok. Więc życzę sobie i Wam jak najwięcej takich teorii, żebyśmy mogli sobie pogdybać, bo prawda może i gdzieś tam jest, ale bardziej chodzi o jej poszukiwanie niż znalezienie. No i Alex zapowiada swoją teorię o Sławku. Jeśli będzie równie ciekawa co ta o Belli, to oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, możemy ją razem omówić. I to by było na tyle. Jeśli jeszcze nie widzieliście filmu stworzonego przez Kosmo, no to na co czekacie? Ja się już z Wami żegnam, było mi miło wrócić do tematu Belli i posłuchać trochę Magdy sprzed 4 lat. Kupa czasu. Dziękuję Wam za uwagę, no i te 4 lata. Trzymajcie się zdrowo, myjcie rączki, nie wychodźcie bez ważnej potrzeby z domu. Pilnujcie się. Buziaczki. Wpadnijcie też na moje społecznościówki, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pa, pa.